Drogie, cudowne kandydatki na księżniczki, postanowiłem nakręcić coś wiekopomnego. Kilka filmików, w których zawarta będzie cała wiedza zbierana od wiek wieków. Ponieważ wasze babcie, wasze prababcie wiedziały już, jak usidzić księcia, jak usidzić każdego faceta do tego stopnia, żeby nie był w stanie więcej odejść na odległość większą niż 3 metry od waszej spódniczki lub sukienki. I ta tajemna wiedza była przekazywana od wiek wieków w bajkach. I kochane, chcę wam wyjaśnić, że taka bajka może być prawdziwa do momentu, kiedy nie pojawi się real, czyli sytuacja, kiedy przestajecie bajkę traktować cudownie, tylko chcecie koniecznie ją wymieszać z realem. Bajka może być prawdziwa od początku do końca. To znaczy, jeżeli chcesz usidlić księcia, uzależnić go od siebie tak, żebyś była całym jego światem, wystarczy, żebyś była księżniczką zamkniętą w wieży. Żebyś była księżniczką, która jest więziona przez jakiegoś okropnego, potwornego potwora w rodzaju bestii. Jeśli ta bestia cię więzi w swojej wieży i ty jesteś od tej bestii uzależniona i zdana na łaskę i niełaskę, i taki pojawi się rycerz błędny i cię uratuje, wyrwie z jego szponów, ty będziesz z daleka krzyczała: ratuj, ratuj mnie, ratuj! I on cię wyrwie z tej wieży i wywiezie w siną dal. To ta dal już będzie zupełnie sina. To znaczy, nie ma możliwości, żeby on się w tobie kiedykolwiek odkochał. On cię będzie kochał niezależnie od tego, czy ty jako uratowana księżniczka nie okażesz się przypadkiem tak śliczna jak Fiona. Jeżeli będziesz tak śliczna jak Fiona, to nie szkodzi. On będzie i tak ciebie kochał nad życie. Jeżeli dla niego będziesz tak miła, jak urząd finansowy, to nie szkodzi, on cię będzie też kochał na zabój. Kochane, drogie, cudowne, umiłowane księżniczki, jeżeli chcesz faceta na zawsze, to daj się uratować. Spowoduj taką sytuację, w której on cię uratuje. Reżyseria sytuacji to już ewentualnie pozostawiam scenariusz i reżyserię pozostawiam albo tobie, twojej wyobraźni, albo ewentualnie możesz się zwrócić do mnie. Chcę ci tylko powiedzieć, droga kandydatko na księżniczkę, że to jest najskuteczniejszy sposób zdobycia na stałe faceta. Każdego faceta. My, faceci, mamy coś takiego wszczepionego. Prawda? Prawda. No i teraz uwaga. Nie ma szansy, żeby taki facet po użyciu go w momencie, kiedy ci się przestanie podobać, odszedł sobie spokojnie w siną dal. Uprzedzam, on będzie przy tobie dożywotnio, dlatego uważaj, komu dajesz się ratować, gdyż ten, komu się dasz uratować, zostanie z tobą na zawsze. I znam wiele przykładów, które chętnie opowiem o facecie, który uratował swoją prześliczną, przecudowną, wspaniałą księżniczkę. Ona się dała uratować, natomiast on po
paru latach stwierdza, bo facet nie traci rozumu. Facet wcale nie znaczy, że traci rozum. On nadal to widzi. On stwierdza, że ta cudowna, wspaniała księżniczka zamieniła się w potwora. Ale nie jest w stanie odejść od potwora, niezależnie, że ten potwór ma nie tylko charakter, ale i wygląd potwora. I dlatego, droga cudowna księżniczko, tak jest w naturze ludzkiej. Daj się uratować, a on będzie twój na zawsze. Zapamiętaj sobie, na zawsze.